Propagowanie idei szkół promujących zdrowie, wymiana doświadczeń między placówkami i zagrożenia żywieniowe najmłodszych to tematy, które poruszano dziś na konferencji zorganizowanej w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Udział w niej wzięli m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy i specjaliści od spraw zdrowego żywienia. Celem spotkania było przede wszystkim pokazanie korzyści wynikających z udziału w programie Szkoła Promująca Zdrowie. Placówek z takim certyfikatem jest w Polsce ponad 2600, na Warmii i Mazurach 100. W Ełku certyfikat wojewódzki posiada Szkoła Podstawowa nr 5 i Zespół Szkół Samorządowych. Szkoła Podstawowa nr 9, placówka w Nowej Wsi Ełckiej, starają się o jego uzyskanie. Szkoły w Stradunach i Chełchach mogą natomiast poszczycić się krajowym certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie, mówi dr Joanna Szkatuła z Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Szkoły promujące zdrowie idą trochę krok dalej niż jakieś tam inne placówki oświatowe, które też muszą realizować edukację zdrowotną, bo wiemy, w podstawie programowej znajdują się różne zadania i cele, które szkoły muszą realizować, czyli prowadzą edukację zdrowotną, ale szkoły promujące zdrowie oprócz tej edukacji zdrowotnej również zajmują się promocją zdrowia u siebie w placówce, a także w środowisku lokalnym. Jak pokazują badania, coraz więcej dzieci cierpi na otyłość spowodowaną złym odżywianiem. Żeby temu zapobiegać, warto znać oznaczenia na etykietach produktów. Okazuje się bowiem, że spora część z nas nie interesuje się tym, co jemy, a większość produktów zawiera bardzo szkodliwy cukier, który jest przyczyną otyłości. Doprowadzi do wielu chorób, takich jak cukrzyca, schorzenia metaboliczne i coraz częściej spotykane u dzieci nadciśnienie tętnicze, mówi dr Elżbieta Brandt z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Zagrożenia żywieniowe we współczesnym świecie są właściwie na każdym kroku i w żywności spotykamy tak dużo zagrożeń żywieniowych, że normalny człowiek, który nie interesuje się troszeczkę więcej, nie wie i nigdy tego się nie dowie, bo musi więcej czytać, musi się dowiadywać, musi to być nagłaśniane. Zazwyczaj to jest wszystko wypisane na etykiecie, ale ta etykieta jest czasami niezrozumiała dla normalnego człowieka. Zagrożeniem żywieniowym dla dzieci są cukry. Cukry, ale cukry ukryte. To nie są cukry, cukier, sacharoza, tylko cukier, który jest pod nazwą syrop glukozowo-fruktozowy. To jest podstawowe zagrożenie, czyli produkty, które mają syrop glukozowo-fruktozowy, nie kupuje się dla dzieci. W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej, która stara się o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zorganizowali akcję Aktywnie po zdrowie. Zrealizowano wiele treści programowych dotyczących zdrowego odżywiania, aktywności ruchowej, radzenia sobie ze stresem czy nauki technik efektywnego uczenia się. Dzieciaki bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, przyznaje psycholog Joanna Kierwiak-Staszek. Myślę sobie, że udało mi się zaszczepić w dzieciach nawyki zdrowego stylu życia i to zaprocentuje na przyszłość. Dzieci już teraz podejmują szereg takich różnych zachowań, które świadczą o tym, że ta wiedza im została w głowach, czyli na przykład piją zamiast napojów gazowanych wodę, jedzą więcej owoców, jedzą więcej warzyw, więcej się ruszają, mniej czasu spędzają przed komputerem. No i ogólnie w zajęciach uczestniczyli też rodzice, więc myślę, że wspólnie z rodzicami te treści programowe dalej będą wdrożone w życie. Organizatorem II Regionalnego Kongresu Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie był MODEN w Ełku i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.